Pani premier, panie, panowie ministrowie, szanowni państwo, Polacy, ponieważ mam mówić o bezpieczeństwie, ponieważ mam mówić o wojsku, o kwestiach, które wymagają a szczególnej determinacji, uporu, ale także odwagi, proszę mi pozwolić, że dziękując pani premier, dziękując panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, którego program jako rząd realizujemy, podziękuję także przede wszystkim tym, którzy mieli odwagę być odważni i doprowadzić do tej dobrej zmiany, zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo bez nich, bez kartki wyborczej, którą oni wrzucili, nasz wysiłek, nasza praca dzisiaj nie byłaby możliwa. A ona daje nam nie tylko olbrzymią satysfakcję, ona daje szansę na to, że Polska będzie rzeczywiście bezpieczna. W sferze obronności, w sferze armii sprowadza się to do czterech głównych zadań. Do rozbudowy i modernizacji armii, do zapewnienia skutecznych sojuszy, do zbudowania silnego przemysłu obronnego, do pogłębiania patriotyzmu, świadomości narodowej, gotowości walki o bezpieczeństwo ojczyzny. Gdy obejmowałem resort, w tych wszystkich dziedzinach sytuacja była niedobra. Sprawozdawałem to, jak państwo może pamiętacie, w audycie, który w Sejmie został przedstawiony. Niestety na skutek tego audytu byłem zmuszony i resort Ministerstwa Obrony Narodowej był zmuszony do skierowania do prokuratury ponad 350 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na szkodę bezpieczeństwa państwa, w tym przestępstw korupcyjnych, nielegalnego współdziałania z obcymi służbami specjalnymi, bezprawnego wydawania poświadczeń bezpieczeństwa, przestępstw przeciwko instytucjom państwa i obrotowi gospodarczemu. Ale oczywiście priorytetem, który mi przyświeca nadal, była rozbudowa armii, rozbudowa sił zbrojnych i ich unowocześnienie. W tej dziedzinie przede wszystkim zostały zdjęte bariery, które uniemożliwiały rozwój polskiej armii, a więc wyeliminowano 12-letnią barierę dla żołnierzy szeregowych, którzy nie mogli służyć w wojsku po przekroczeniu 12 roku służby w armii, a także ilościowe limity, które były nałożone na możliwości awansowe podoficerów i oficerów. Nie przyjmowano, mimo że było ich bardzo wielu, chętnych do tego, żeby służyć, żeby kształcić się na wyższych uczelniach. Trzeba było też zdjąć limity dla kursów oficerskich. To były bariery nałożone na wojsko, aby ono nie mogło się rozwijać. W tym roku polska armia i to siły operacyjne wzrosną o blisko 5 tysięcy żołnierzy. A jeżeli doliczyć do tego także tworzone właśnie wojska obrony terytorialnej kraju, to będzie ponad 8 tysięcy żołnierzy. I właśnie Wojska Obrony Terytorialnej Kraju, piąty rodzaj sił zbrojnych, to jest jedno z największych zadań związanych z rozwojem polskiej armii. Powołano już dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju. Do końca bieżącego roku utworzone zostaną 3 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, o łącznym stanie w tym roku 3,5 tysiąca żołnierzy i oficerów. To oznacza, że spośród 10 tysięcy ochotników, którzy już się zgłosili do Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju, większość zostanie włączonych do tych sił w roku przyszłym, gdy Wojska Obrony Terytorialnej Kraju osiągną ponad 18 tysięcy żołnierzy, tak żeby w roku 2019 było ich 53 tysiące.
tysiące. Powtarzam jeszcze raz, to jest piąty rodzaj sił zbrojnych, podległy bezpośrednio ministrowi obrony narodowej, ale dowódcę, którego oczywiście zgodnie z zasadą hierarchiczności armii i polską konstytucję mianuje prezydent Rzeczpospolitej Polski. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ten rozwój polskiej armii, jej umocnienie nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie uregulowali także spraw społecznych w armii. To wymagało uruchomienia podwyżek dla rzeszy kilkudziesięciotysięcznej pracowników cywilnych w wojsku, którzy od 8 lat nie dostawali żadnej podwyżki. Zarówno oni, jak i żołnierze zostali objęci podwyżkami w wysokości od 300 do 400 zł. Ustawa, która reguluje problematykę związaną z Wojskami Obrony Terytorialnej kraju, zostanie uchwalona, jest już w Sejmie i w najbliższym czasie zostanie uchwalona. Jednym z najważniejszych zadań jest przywrócenie jednolitości i hierarchiczności dowodzenia wojsku, czyli skierowania do Sejmu, do rządu najpierw, a potem do Sejmu, ustawy, która taką hierarchiczność, jednolite dowodzenie przywróci w miejsce systemu, który od 2013 roku dezorganizował wojsko. Ta ustawa zostanie skierowana do rządu jeszcze w tym roku. Niesłychanie istotnym zadaniem jest modernizacja techniczna armii. W tym celu w tym roku zostało podpisanych ponad 100 umów. Będzie to pierwszy rok od 8 lat, kiedy w pełni zostaną wykorzystane finanse, jakie społeczeństwo poprzez budżet przeznaczyło na wojsko. Jeszcze w tym roku chcemy podpisać najważniejszy kontrakt, jaki jest przed nami związany z bezpieczeństwem antyrakietowym. Chcemy podpisać kontrakt na obronę powietrzną Wisła. Strona amerykańska zgodziła się, co jest bezprecedensowe i stanowi nowy wyznacznik w kontraktach zagranicznych, by ponad 50% produkcji przy tym kontrakcie było kierowane i realizowane w polskich zakładach pracy. Ważnym elementem wzmocnienia obronności i siły polskiej armii będzie rozbudowa tego, co nazywamy cyberwojskami. Jak Państwo wiecie, szczyt NATO uznał walkę w przestrzeni cybernetycznej za jeden z najistotniejszych elementów obrony. W związku z tym ponad 1 mld zł zostanie przeznaczonych w tym roku i w przyszłym na właśnie budowę wojsk broniących nas w przestrzeni cybernetycznej. Wymienienie wszystkich zamówień, które będą zrealizowane w tym roku, przekroczyłoby możliwości tej krótkiej relacji. W związku z tym pozwólcie, że przywołam tylko te, które mają największą skuteczność obronną, a więc przede wszystkim pociski JASM rażące na odległość blisko 1000 kilometrów. To najnowocześniejsza broń, która sprawia, że Polska naprawdę nie musi tylko biernie czekać na atak, ale będzie zdolna do skutecznej obrony. Wreszcie, co bardzo ważne, armatochaubice Regina i Krab oraz rakiety przeciwlotnicze Piorun i wreszcie uruchomienie projektu moździerza samobieżnego, do którego dotychczas nie było pocisków. Ta produkcja pocisków w tym roku w Polsce się zaczyna. Przy okazji chcę serdecznie podziękować panu prezydentowi Stalowej Woli, gdzie Huta Stalowej Woli, huta stanowi rzeczywistą podstawę i fundament polskiego przemysłu obronnego. Bardzo serdecznie za współpracę dziękuję i dzięki takiej współpracy możliwe jest
skuteczne odzyskanie i odbudowa polskiego przemysłu obronnego. Istotnym elementem, choć oczywiście w sferze obronnej nie najistotniejszym, ale trzeba go przywołać, bo przez lata nie był on możliwy do zrealizowania, jest zrealizowanie przetargu na samoloty dla osób kierujących państwem. Już w sierpniu pierwsze samoloty zostaną dostarczone, a druga para w listopadzie i grudniu przyszłego roku. Skierowaliśmy najważniejsze zamówienia wreszcie do fabryk zatrudniających Polaków, do fabryk w Polsce. Jeśli chodzi o śmigłowce, przetarg, który został otwarty, jest otwarty także dla zakładów w Mielcu, mówię o śmigłowcach, w Mielcu, Świdniku, choć zgłosiły się także firmy zagraniczne, Airbus Helicopter oraz Bell. Wszystkie mają równe prawa, ale liczymy na to, że polskie zakłady będą mogły te śmigłowce nam dostarczyć. Znowu, być może nie najistotniejszym na tle naszego wysiłku zbrojnego, ale symbolicznie bardzo ważnym było odzyskanie zakładów w Sanoku, zakładów budujących autosan. Naprawdę bardzo istotna decyzja i mająca olbrzymie konsekwencje także gospodarcze. Z punktu widzenia naszego oddziaływania i naszej pracy z sojusznikami, nie mam wątpliwości, że najważniejsze było przeprowadzenie skutecznej od strony organizacyjnej i politycznej szczytu NATO. Ten szczyt NATO miał historyczne znaczenie. Po raz pierwszy od 70 lat to my, Polacy, będziemy decydowali, jakie armie w Polsce mogą stacjonować, a jakie nie. Podjęto decyzję o stacjonowaniu w Polsce łącznie blisko 6 tysięcy żołnierzy NATO i żołnierzy armii amerykańskiej. Od stycznia przyszłego roku rozpocznie się rozlokowywanie tych żołnierzy. Nie najmniej istotne jest to, że te decyzje szczytu NATO i te decyzje o rozlokowaniu w Polsce właśnie żołnierzy podczas kampanii wyborczej potwierdził prezydent elekt pan Donald Trump. To jest istotna obietnica wyborcza złożona narodowi polskiemu, niewątpliwie podtrzymująca, utrwalająca nasze bezpieczeństwo. Nie byłoby możliwości budowy silnej armii. Nie byłoby możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa narodowego, gdyby nie odbudowa patriotyzmu, gdyby nie odbudowa tradycji narodowej, tradycji niepodległościowej. Dlatego bardzo wielką uwagę resort przykłada do tradycji żołnierzy niezłomnych. Tych, którzy o niepodległość Polski nigdy nie zaprzestali walki. Imiona żołnierzy niezłomnych, nazwy bitew, w których wygrywali, będą obecne w strukturze polskiej armii i w tradycji Wojska Polskiego. Zostały zreformowane także wyższe szkoły wojskowe. Przede wszystkim dawna Akademia Obrony Narodowej przekształcona w nowoczesną Akademię Sztuki Wojennej oraz szkoły we Wrocławiu i w Dęblinie, gdzie są nowi rektorzy. Ważną inicjatywą, za którą dziękuję panu premierowi Glińskiemu, jest posadowienie na terenie Cytadeli Warszawskiej Muzeum Historii Polski w tym oraz Muzeum Wojska Polskiego. Liczymy, że już wkrótce te budynki staną. Chciałbym, proszę państwa, kończąc, wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że minister obrony narodowej był zobowiązany i z tego zobowiązania się wywiązał powołać Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego zajmującą się tragedią smoleńską. Państwo otrzymują od czasu do czasu sprawozdania z prac tej komisji. Chcę tylko
przypomnieć, że na skutek nowych informacji, jakie ta komisja ujawniła, przewodnicząca Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego Federacji Rosyjskiej, pani Anodina, zwróciła się o podjęcie rozmów co do nowych badań w sprawie tej tragedii. To niewątpliwy istotny zwrot w sprawie badania tragedii, w której zginął polski prezydent Lech Kaczyński, a także całe dowództwo polskich sił zbrojnych. I już ostatnie zdanie. Pamiętając o polskiej tradycji narodowej, pamiętając o ofierze krwi Polaków, mam nadzieję, że na 100. rocznicę cudu nad Wisłą w Warszawie, w bohaterskiej stolicy, która obroniła Europę i świat przed bolszewikami, która poniosła tyle, tak wielką ofiarę krwi w czasie II wojny światowej, stanie wreszcie kolumna chwały Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo.